Zmiany w budżecie, które tyczą się kwestii związanych z budową tunelu. W naszej drogi wojewódzkiej, która prowadzi ze zjazdu z autostrady. Przypomnę, że uruchamiamy już podkarpacką kolej aglomeracyjną co pół godziny w godzinach szczytu. Przez tamten przejazd dodatkowo przejeżdża pociąg podkarpackiej kolei aglomeracyjnej. Tłoki, korki w tym miejscu, na tym przejeździe klasycznym są naprawdę gigantyczne. Musimy co prędzej uruchomić tę inwestycję. Zwiększamy jej zakres finansowy o 6 milionów, bo tak w wyniku przetargu udało nam się... Tutaj to rozstrzygnąć, ale też chcę powiedzieć, że ważne, że do tego montażu finansowego przy tym. Oczywiście przejeździe dołączają się samorządy miasta łańcuta, a w szczególności dużą kwotę daje samorząd powiatu łańcuckiego. No i też ważna dziś sprawa zwiększamy udziały nasze o 10 milionów złotych w lotnisku na jasiące. to robimy już od kilku lat wspierając rozwój naszego lotniska, ale pierwszy raz mamy do czynienia z taką pomocą równoległą, że także mm, polskie porty lotnicze kwotą 40 milionów złotych chcą też wesprzeć lotnisko. To już ogłosiliśmy wcześniej, a więc warto, aby jednocześnie port, porty, polskie porty lotnicze jako jeden z udziałowców i e, samorząd województwa podkarpackiego uzupełniał tą kwotę. No, w ważnym myślę, miejscu, jakim jest lotnisko Jasionka.